razem jesteśmy w bokcie IEM Motocykle Racing Team. Przedstawiam Wam Piotrka Piersi-Kirskiego, który jest aktualnym liderem klasy Moto3 Open. Chciałem Ci zadać kilka pytań. Powiedz, jak się czujesz ogólnie dzisiaj, jak się czujesz na wyścig, który odbędzie się w niedzielę i jak ogólnie forma? Więc dzisiaj warunki nie są najlepsze, bo pada, ale i tak potrzebuję treningów na mokrym, ponieważ nie jestem doświadczony. Jeśli chodzi o jazdę w deszczu, wczoraj warunki były dobre i czuję się w formie, już kręcę coraz lepsze czasy i z wyjazdu na wyjazd jest one step. Myślisz, że wygrasz ten wyścig niedzielny? Myślę, że tak. Jeśli nie będzie żadnej awarii z motocyklem, to wręcz jestem tego pewien. Ponieważ mam dużą przewagę i każdy wyścig kończę z dużą przewagą czasową. Okej. Okay. A czy jesteś w ogóle zadowolony z pracy zespołowej, z przygotowania sprzęta? Czy wszystko jest tak, jak powinno być? Czy może macie jakieś problemy? Tak. Motocykl jest przygotowany świetnie, nie mamy żadnych problemów. Zawieszenie jest zrobione dobrze, silnik też był przerabiany. I no, bez zarzutu. Czyli wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku. Na koniec powiedz mi tylko jeszcze, jakie masz plany na przyszłość, jeśli możesz oczywiście coś tam zdradzić. Więc plany na przyszłość o następnym sezonie miałem nie zdradzać, ale na ten sezon no, mamy oczywiście plany, żeby zdobyć pierwsze miejsce. I zapowiada się dobrze, więc jeśli wygram następny wyścig, to już jestem pierwszy na koniec sezonu, bo najgorszy wyścig zawsze można sobie odliczyć. Okej, okay. Tego Ci życzymy i miejmy nadzieję, że już w tym wyścigu będziesz na pierwszym miejscu w całej klasyfikacji generalnej klasy Moto3 Open. Dzięki za rozmowę. Dzięki, cześć.